Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. I teraz spojrzałam, że jest tu miś. No raczej misia nigdzie więcej nie znajdziemy. Tak charakterystycznego. No i tak, próbowałam temu misiowi obciąć głowę. A miś, moi drodzy, musi kryć się gdzieś tu. I teraz tak, posprawdzamy sobie. Nie muszę mieć tego misia. A, jeszcze ominęliśmy jedną czapeczkę. Zaraz wam pokażę. Tylko nie wiem, która to będzie. To jest to. Wygląda identycznie, praktycznie jak to, tylko jest po prostu owalne, prawda? I to było u nauczycielki w szkole. Tam dokładnie, gdzie wspinamy się po tej drabince koło książek. Zaraz, jak wchodzimy na półkę, to z lewej strony jest ta czapa. Czyli dwie. No tę bym jedną mogła powtórzyć. Nie chce mi się cofać aż tam do tej nauczycielki i wspinać się potem po tych jest głowa misia. Sprawdzimy? No przepiękne jest. Okej. Nie jest jeszcze piłka, mało urokliwa, ale jeżeli ktoś zbiera, to wystarczy, że cofnie się ten kawałeczek. Ona tam leży na koszu na śmieci zaraz przy wejściu. Trochę się tu pomęczyłam, żeby tego... Matko, jak go kopnął, żeby tego misia tutaj, tę głowę zdobyć. Ale mamy ją. Teraz tak, to wszystko jest pozamykane, więc została nam jedna lokacja. Czyli to tutaj. Teraz będziemy musieli to obadać. Świecimy sobie trochę, co? Okej. Ktoś tu w takim razie tworzył te manekiny. Szóstka niech nie rozrabia. O, nie podoba mi się ta muzyka. O, jesteś. Teraz tak, to ewidentnie trzeba zbić. Tylko pytanie czym? No proszę, jeszcze możemy podejść w tę stronę. No te haki to tak średnio bym powiedziała. Będziesz pomagać? Poczekajcie, czyżby ten wózek można było przeciągnąć? Niestety. Ale numer. Ja pierniczę poważnie.
Słuchajcie, i co teraz? Chyba byśmy musieli wejść tam do góry. Wolałabym, żeby podeszła. No właśnie. Nie! Idzie, idzie. Czy nie idzie? Co jest? Jest młotek. Odblokowano osiągnięcie i więcej nie wstawaj. No. A ciekawe, czy jakbyśmy jej nie dobili, to by jeszcze skubana wstała. Już widzę, że mamy tutaj bezpiecznik. A, okej. Okay. I do tego będzie nam potrzebny młotek. Żałuję trochę, słuchajcie, że tam tej lokacji nie posprawdzałam dobrze. Może coś by tam było, chociaż możliwe, że twórcy przewidzieli, że będziemy tutaj uciekać. Okej, mamy to. No, ktoś tam łazi jeszcze. No co, teraz rozumiem, już tu nie wejdziemy, niestety. Nie wiem, ale ktoś tam chodzi, ewidentnie. Nie podoba mi się tu. Gdzie jest nasz koleżka? Nie mówcie, że znowu ma problemy. Koleżka. No teraz, jak mówiłam na nią, jak do dziewczyny, tak teraz się... Tak, a my ze światełkiem idziemy. Co ona robi? Nie wiem, czy wiecie, ale szóstka w ostatniej części dość dziwnie zakończyła swoją przygodę. I możemy
tutaj już widzimy jej przemianę. To dość ciekawe jest. Mamy na razie jeden, więc ten jeden. Włożymy tu z tej strony. Co otworzy nam przejście dalej. Tutaj. Co to jest, słuchajcie? Kukurydza? Okej. Krzesło elektryczne. Świetnie, rozlana woda. Oczywiście stoi nam na drodze, prawda? Niedobrze. Jak światło, to stoi. Musimy odciągnąć od przejścia, prawda? Ja pierniczek, to takie zabawki robi. Kolejny. Ekstra. Jeszcze ręka dodatkowo, poważnie. Ej, przecież to jest niczym z... Jezu, jak ta gra się... Silent Hill. Jak te siostry. Okej, Boże, jakie to jest creepy. Te szafki mnie tak intrygują, ale tam chyba nic nie ma. Kolejna łapa. I kolejna łapa. Dobre. Hmm.
No, kto to wymyślił? Ja nawet nie wiem, po co tu idę. Pytanie, co teraz? Który z was jest uruchliwy? Co teraz? I co teraz? Pytanie, co dalej? Gdzie my tu ptamy, słuchajcie? Okej, ale to taka dziwna lokacja, pusta. Patrzcie na to, znowu oko. Tu
tu można wejść? Cudowne. A po co tu wchodzimy? O nic? Mamy cię. Kurczę, za pierwszym razem mogłam przegapić. No nie. Nie, nie, nie. Tym razem to my do ciebie podejdziemy od tej strony. Czyli tam by mnie po prostu szczury zjadły. Świetne. No to uwaga, zaczynamy. No to uwaga, zaczynamy. Nie ma jak to na koniec jeszcze nie trafić, co? Okej, tu mamy przejście. Tu mamy kostki mydła, możemy rzucać. A dokąd nas to zaprowadzi? Czyli co? Chcecie mi powiedzieć, że tu nic nie znajdziemy, ani się tędy nie wydostaniemy?
Nic o nic? Tu jest przejście, prawda? Teraz co to może być, bo to... To nie wystarczy. No nie wiem, pójdziemy tędy w takim razie. Odblokowano osiągnięcie chore dzieci. Czyli tu była znajdźka. Natomiast my dalej mamy problem z przejściem dalej w takim razie. Spróbujmy w takim razie zgasić. Tylko teraz tak, my musimy mieć czas popchnąć ten wózek i wskoczyć na ten wózek. Chodź tu do nas. Im dalej, tym lepiej, prawdę mówiąc. Czekajcie, gdzie tu światło padało? Światło padało gdzieś w tym miejscu, prawda? Przy mydle. Nice. Można by było jeszcze próbować na czas. Czyli przepchnąć, biec, przepchnąć wózek. Ciekawe, czy by się dało. No, co jest? No, zgaśmy latarkę. No, świetne. Z deszczu pod rynę, moi drodzy państwo, ale zobaczymy, co dalej w następnym odcinku. Gra jest naprawdę interesująca, naprawdę jest fajnie zrobiona. Niektóre pomysły, no... Teraz mi się przypomniał, dosłownie Silent Hill i te, nie wiem, czego ja życzę, te pielęgniarki właśnie ze szpitala, tam w jednym miejscu. Tutaj się pożegnamy, zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek. Trzymajcie się, hej, hej.